Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Praca kierowcy to nie tylko kierowanie pojazdem, zabezpieczanie ładunku, rozstanie z bliskimi, stanie w korkach czy jazda setek lub tysięcy kilometrów. To również relacje międzyludzkie. Na co dzień kierowca może mieć kontakt z różnymi osobami, pracodawcą, spedytorem, magazynierami, odbiorcami, nie wiem, pracownikami stacji paliw, policją, mechanikami, czy tam po prostu samymi kierowcami. Każdy z nich może mieć ciężki dzień, złe samopoczucie, dobry lub zły humor. Również my, kierowcy, w zależności od wielu czynników, możemy mieć lepszy lub gorszy dzień. Tak czy inaczej uważam, że zawsze powinniśmy dążyć do tego, aby te nasze interakcje z innymi ludźmi były co najmniej poprawne. No, po prostu dzięki pozytywnym relacjom budujemy dobrą atmosferę i po prostu lepiej się nam pracuje. Nie wiem dokładnie, w ilu firmach byłem przez ponad 20 lat pracy, ale na pewno były ich setki. Miałem różne doświadczenia, miłe i przyjemne, ale zdarzały się też mniej przyjemne. Jednak wizyta w jednej firmie była wyjątkowa. Dostałem zakaz wjazdu na teren firmy i również też napisałem skargę do dyrektora na pracownika. I w tym odcinku chciałbym podzielić się z Wami z sytuacją, która miała miejsce w jednej z niemieckich firm około półtora roku temu. Zapraszam do oglądania. Dzień jak co dzień. Jechałem z Anglii do Niemiec z makulaturą, pracując jeszcze w poprzedniej firmie. Nic nie zapowiadało, że ten dzień przyniesie dużo negatywnych emocji. Chociaż wcześniej czytając niektóre opinie kierowców na temat jednej pracownic tej firmy, no, można było się spodziewać, że klimat może być nieprzyjemny, że może być różnie. Do firmy przyjechałem, już teraz nie pamiętam, 9, 10 rano, nie było innych aut, brama była otwarta, zielone światło paliło się przy wadze, więc wjechałem od razu na wagę, zanotowałem sobie numer rozładunku na CMR-ce, wysiadłem z auta i poszedłem do biura. Właściwie to ciężko byłoby to pomieszczenie nazwać biurem, ale niech będzie. W odległości dosłownie dwóch kroków od lady, przed którą kierowcy się meldują, siedziała przy komputerze młoda dziewczyna, tak na oko wieku około 30 lat. Po angielsku przywitałem się i powiedziałem, że mam rozładunek. Na to pani odpowiedziała mi również po angielsku, żebym podał numer rozładunku po niemiecku lub po angielsku. Powiedziałem, że numer referencyjny jest napisany na CMR-ce i chcąc jej ją podać, wysunąłem rękę w jej kierunku. Na to odpowiedziała mi ponownie numer rozładunku po niemiecku lub angielsku. Tak więc podałem numer rozładunku w języku angielskim, na co odpowiedziała mi, że numer się nie zgadza. To był numer, który dostałem w zleceniu, ale po prostu się nie zgadzał. Powiedziałem, żeby spojrzała na papiery, bo w dokumentach jest dużo różnych numerów i tak naprawdę każdy z nich może być związany z rozładunkiem. Na to pani odpowiedziała swoją formułką. Numer rozładunku po niemiecku lub angielsku. Zapytałem, czy dużym problemem jest dla niej, aby wstać. Usłyszałem po raz kolejny wyuczoną na pamięć formułkę numer rozładunku po niemiecku lub angielsku. Przyznam, że chociaż zazwyczaj jestem spokojny, to arogancja i takie lekceważące zachowanie tej osoby bardzo mnie podirytowały. Jak wspomniałem na początku, dosłownie siedziała dwa kroki ode mnie i miała papiery na wyciągnięcie ręki. Po prostu brak chęci do współpracy, taka arogancja i lekceważenie doprowadziły do nieprzyjemnych i niepotrzebnych
zdarzeń. Wyszedłem z biura, poszedłem do auta, aby zadzwonić do szefa. Opowiedziałem mu o sytuacji i czekałem na prawidłowy numer, stojąc cały czas na wadze. Stwierdziłem, że dopóki nie wyjaśni się temat z numerem, z wagi nie zjadę. Może to nie był najlepszy pomysł, ale naprawdę w tamtej chwili arogancki i takie lekceważące zachowanie tej pani bardzo mnie po prostu uraziło. No i co dalej? Okazało się, że pani z biura potrafi jednak chodzić i potrafi nawet zrobić więcej niż dwa kroki. Wyszła z biura, ale nie podeszła do mnie, tylko do kierowcy, który był Polakiem i chciał wjechać na wagę. Ten kierowca poszedł do mnie i zaczął się śmiać, mówiąc, że kierowniczka powiedziała, że jak nie zjadę z wagi, to zadzwoni na policję. Dodał, że żebym się nie przejmowała, bo nie jestem pierwszym kierowcą, którego, mówiąc delikatnie, wkurzyła. I to musiało być prawdą, ponieważ czytając niektóre opinie kierowców, nie byłem jedyną osobą, która została w podobny sposób potraktowana. Jak się skończyło? Oczywiście zjechałem z wagi, ponieważ nie chciałem tutaj kolegi blokować. Po pewnym czasie otrzymałem właściwy numer, który, jak się okazało, znajdował się na jednym z dokumentów na Lieferscheinie. Czy można było uniknąć całej tej sytuacji? Z pewnością tak. Gdyby tylko pani kierowniczka wykazała choć odrobinę chęci do współpracy, wszystko mogłoby przebiec znacznie sprawniej. Uważam, że było wiele niepotrzebnych, nerwowych momentów. Takie zachowanie jest dla mnie nie do zaakceptowania. Kiedy przyjeżdżamy do firmy, pracownik obsługi, w tym przypadku pani wagowa, powinien być pomocny dla kierowcy. Opisując to w skrócie, z pewnością nie oddaję pełni emocji, jakie towarzyszyły tej sytuacji, ale szczerze mówiąc, nie było to miłe doświadczenie. Ale to nie był koniec. Wyjechałem z firmy i zadzwonił szef. Okazało się, że pani napisała maila do spedycji, skarżąc się na mnie, a w wyniku tego za nieodpowiednie zachowanie otrzymałem zakaz wjazdu do firmy. Rozumiecie? Kierowniczka wagi nałożyła na mnie zakaz wjazdu do firmy. Postanowiłem, że w takim razie ja również odniosę się do jej zachowania i napiszę do dyrekcji firmy. Napiszę skargę do dyrekcji firmy. Skarga była napisana w języku niemieckim przez osobę, która zna dobrze ten język. Była bardziej ogólna, nie wdawałem się w szczegóły, ale była dosadna moim zdaniem. Napisałem m.in. o uprzedzeniach wobec osób innych narodowości, przejawach dyskryminacji oraz tym, że jestem rozczarowany i zaniepokojony sposobem, w jaki zostałem potraktowany przez pracownika, którego obowiązkiem jest wspieranie i obsługiwanie klientów. I aby mieć pewność, że tą skargę ktoś przeczyta, wysłałem ją do dwóch dyrektorów zarządzających i jednego kierownika działu. Po kilku dniach otrzymałem dyplomatyczną, wymijającą i bardzo ogólną odpowiedź od dyrektora zarządzającego. Teraz tu już nie ma najmniejszego znaczenia, czy pani miała jakąś rozmowę z przełożonym, czy może w ogóle nawet nie dowiedziała się o mojej skardze. Ale tak to wyglądało w dużym skrócie. Na tym przykładzie widać, jak łatwo może dojść do niepotrzebnych nieporozumień i nerwowych chwil. Ogólnie myślę, że nie powinno dojść do takiej sytuacji. Nie zazwyczaj trudno jest wyprowadzić z równowagi, ale przyznam, że tamtego dnia ciśnienie mi się podniosło. Z tymi numerami rozładunku czy załadunku również bywa różnie.
Często zdarza się i na pewno się też z tym spotkacie, że numer podany przez szefa czy spedycję nie zawsze jest tym właściwym. Możecie mieć taki numer napisany w różnych formach w dokumentach. Co mam na myśli? Może być łamany przez inny ciąg cyfr i składa się na przykład z trzech członów, z których tylko jeden jest odpowiedni. Kombinacji, im więcej tych numerów, tym więcej kombinacji i więcej możliwości. I po prostu najprościej jest, żeby pani pracująca w biurze wzięła papiery i sama sprawdziła, bo wie najlepiej, jak zaczyna się taki numer i który jest właściwy. Miałem różne przypadki z numerami i bardzo często się to zdarza, że te numery są złe podane. Kiedyś jeździłem do DHL-a, do DHL-a w Anglii, gdzie rejestracja odbywała się przez komputer, podejrzewając po szlaban. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem, miałem numer załadunku łamany dwuczłonowy. Wpisując numer w komputer, cały czas wyskakiwał mi błąd. Za mną stały już dwa czy trzy już auta, nie pamiętam. No, zaczęła się robić taka nerwowa sytuacja, bo każdy czeka, kierowca. Po różnych próbach okazało się, że tylko drugi człon numeru był prawidłowy. No nieraz tak po prostu jest. Podany błędny numer awizacji może spowodować znaczne opóźnienie załadunku czy rozładunku. No w takiej sytuacji trzeba zadzwonić do szefa. Szef kontaktuje się ze spedycją, a spedycja w wielu przypadkach musi skontaktować się z klientem. Potem ścieżka komunikacji działa w drugą stronę. Wszystko to się odbywa mailowo, nikt tutaj do nikogo nie dzwoni. Dlatego no, czas oczekiwania może się znacznie wydłużyć. I w tym moim właśnie przypadku no, ten czas oczekiwania na rozładunek też się troszkę przedłuży. Nie zawsze nasze relacje z innymi osobami są idealne, ale warto pamiętać, że wiele sytuacji da się rozwiązać dzięki wzajemnemu zrozumieniu i chęci do współpracy. Często wystarczy odrobina dobrej woli, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i nerwowych chwil. To nie tylko ułatwia pracę, ale też sprawia, że codzienne obowiązki stają się mniej stresujące dla wszystkich zaangażowanych. Zapraszam do komentowania, z jakimi nieprzyjemnymi sytuacjami mieliście do czynienia w firmach, jakie były wasze doświadczenia i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.